kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na taki niezwykły program. Będę opowiadać o mojej nowej garderobie. Właściwie studio czy garderoba nie jest całkiem nowa, ale zachodzą tutaj spore zmiany. Zamówiłam meble, kupiłam dodatki, które częściowo przerobiłam i zaraz Wam to pokażę. Zrobiłam też kilka gadżetów. Na początek zapraszam Was na krótki przegląd, jak wygląda ta garderoba, z moim komentarzem. Mam też część garderoby swoich rzeczy na dole w mojej sypialni. To są takie rzeczy, które używam na bieżąco, które używamy z moim partnerem na bieżąco. Bielizna, wszystko co się używa w danym sezonie. Natomiast reszta rzeczy, rzeczy takie pozasezonowe, rzeczy estradowe, jakieś takie ekstra wyjściowe, znajdują się właśnie w tej garderobie, którą za chwilkę zobaczycie. Pracownia, moja garderoba, studio wygląda tak. Już kiedyś Wam pokazywałam. Tutaj mamy toaletkę. Ona jest z czasów PRL-u. Taka, widzicie, teraz właśnie ten styl jest bardzo modny. Mnie się też bardzo podoba. Lustro jest z Indonezji. Toaletka jest po babci. No i tutaj mam rzeczy do aparatów, do vlogów. O, jakieś rzeczy już ubraniowe, torebki i mówka. No i tutaj niedawno zakupiona, właściwie którą dostałam na gwiazdkę, pufa, taka skrzyniopufa. O, tak to wygląda. Tutaj trzymam takie rzeczy bardzo, bardzo wyjściowe, ale które się nie mną, sceniczne, z cekinami, takie ozdobne. No i za tą pufkę zapłaciłam 150 zł. Zamówiłam ją w takim kolorze, bo mi pasuje, jak widzicie, tutaj do dywanów. Ja lubię takie właśnie klasyczne, ręcznie tkane dywany i do tego to fajnie wygląda. No i tutaj mamy szafeczkę, którą będę odnawiać, będę robić jej całkowity makeover w stylu takim bardziej glamour, biało-złotym. Będę ją oklejać, będę ją malować, także będzie to taka fajna witrynka na najlepsze moje buty. Tu mam właśnie moje Louboutiny, Manolo Blahnik i inne takie właśnie Michael Kors, Ferragamo, takie lepsze buty. To jest mój wieszak zniżony, jak się da, bo tutaj widzicie, są skosy. To jest bardzo trudny teren do zagospodarowania, no ale ten wieszak tutaj się mieści tak, jak widzicie właśnie. I on ma taki pokrowiec w kolorze jasno-niebieskim, lniany. No a tutaj jest materac, który będzie kiedyś łóżkiem. Dopiero muszę zamówić łóżko, które będzie, sprawi, że to będzie wyżej po prostu. Tam jeszcze będą się rzeczy mieścić pod spodem. Tak to wygląda. Poduszka, którą robiłam niedawno z sukienki starej. No i tu jest pufka. Już skończona tym razem. Tu moje tradycyjnie napisy. No i tu mamy lustro z wieszakiem, który używam zazwyczaj do vlogu, do wieszania na bieżąco rzeczy. Roślinki. No i tu są moje nowe nabytki, czyli szafki do skosów, w których będą buty, torebki. W tych koszykach na dole, zobaczcie, będą torebki. Na półkach będą jakieś tam buty stały. Tu jest druga, tylko większa taka szafeczka, bo tego miejsca tu nie używam do kręcenia, więc może się zmieścić więcej. No i tak, wygląda całkiem fajnie, estetycznie. I tutaj mamy takie koszyczki, które właśnie przerobiłam z Pepco na taki styl shabby chic, troszkę przecierany. Wszystko zaraz zobaczycie. Ta-dam! Znowu Was witam w wiosennym
moim wystroju i pokazywałam przed chwilą w tym właśnie krótkim reportażu taką pufkę, którą zamawiałam na Allegro. No i potrzebny mi był taki schowek właśnie na rzeczy, które będą miały jedno miejsce, takie właśnie typowo estradowe, nie mnące. I ta pufka, całkiem jestem z niej zadowolona, jest bardzo praktyczna, ale wiecie co, stwierdziłam, że właściwie coś takiego można bardzo łatwo zrobić. Obejrzałam dosyć sporo filmików na YouTubie, które pokazują, jak ludzie zrobili z różnych odpadów takie właśnie meble. I stwierdziłam, że dlaczego nie spróbować. No i kochani, wzięłam wiadro, wzięłam tekturę, wzięłam różne rzeczy, które miałam w domu i użyłam tylko tych rzeczy, które rzeczywiście miałam w domu. Ja niczego tutaj nie dokupiłam, nic nie dołożyłam i postanowiłam zrobić trochę mniejszą pufę ze schowkiem, która jednocześnie będzie służyć jako stolik nocny do łóżka, bo to jest takie łóżko dla gości, dla ludzi, którzy przyjeżdżają i nocują tutaj. No i udało się, moi drodzy. Tutaj jest pokrywa od tej pufki właśnie, którą wykonałam własnoręcznie. Nawet całkiem fajnie udało mi się wykończyć tą pufkę. Ona wygląda nawet dosyć profesjonalnie, zobaczcie. I kochani, tak jak mówię, niczego nie dokupywałam do tej pufy. Miałam wiaderko, takie wiadro, wiecie, po farbach. Miałam tekturę falistą, miałam jakąś taśmę, nieużyte tutaj zostały żadne materiały typu wiertarka, wkrętarka, nawet nie takerowałam, jak to się nazywa, nawet nie użyłam tego, wiecie, takiego takera do zszywania rzeczy. Akurat pożyczyłam go komuś, no i nie miałam go w domu, więc po prostu użyłam taśmy i pokażę Wam teraz w etapach, jak łatwo można zrobić właśnie coś takiego. No i jestem bardzo zadowolona z efektu. Naprawdę uważam, że ta pufa jest elegancka, nie różni się praktycznie od tego, co zakupiłam wcześniej. Oczywiście różni się rozmiarem, to fakt. No i być może wytrzymałością, bo jednak pufa jest zrobiona z tektury w dużej mierze. No i kochani, zobaczcie, tutaj na samym początku biorę po prostu wiaderko plastikowe i taką tekturę falistą zwiniętą w rulon. Ona jest w takim grubym rulonie. Ja to później owinęłam jeszcze taśmą klejącą po prostu, żeby to było bardziej zwarte, twardsze też, bo ta taśma powoduje, że tektura się nie będzie rozjeżdżać, nie będzie załamywać. No i później skleiłam to z wiaderkiem za pomocą po prostu kleju na gorąco. Również jeszcze zabezpieczyłam dodatkowo taśmami, później jeszcze naokoło tego dałam tekturę. Kolejną warstwą było znowuż zabezpieczenie taśmą, później klejem na gorąco przykleiłam piankę, a miałam taką starą matę z takiej leżanki ogrodowej, matę, czyli taki materacyk jakby. Wyjęłam gąbkę z tego materacyka, bo ta leżanka już była do wyrzucenia w zeszłym sezonie, no i została mi taka właśnie z tego ta mata z pianki. Okleiłam tą pufkę naokoło, zostało oczywiście jeszcze tej pianki później na pokrywę tej pufy. No i co dalej, kochani, bo trochę to zajęło, powiem Wam, no kilka godzin na tym spędziłam, straszny bałagan zrobiłam, naprawdę straszny. Cięcie tej pianki, tych tektur, to Armagedon, ale no sprzątanie, no i tak dalej, prawda? No ale później postanowiłam jeszcze to wiaderko wyłożyć, no bo będzie to schowek, ale chciałam, żeby to wyglądało elegancko, żeby to nie było po prostu plastikowe wiaderko, po otwarciu by to brzydko wyglądało, więc nie chciałam niczego szyć, bo też maszynę komuś pożyczyłam i akurat nie miałam jej w domu wtedy. W związku z tym użyłam starej poszewki, też to jest taka jedwabna poszewka na poduszkę ozdobną, która była nieużywana, bo już mi nie pasowała do niczego. No i ona jest różowa, więc stwierdziłam, że fajnie pasuje. No i ta poszeweczka różowa została po prostu wsadzona na wierzch tego wiaderka. Ja ją tak ładnie umościłam w środku, brzegi wyjęłam na zewnątrz, przykleiłam. No i te brzegi zostały później zamaskowane, kiedy pufka została wykończona gąbką i materiałem z zewnątrz. Także zobaczcie, tam nic tam nie wystaje, nic tam nie widać. No i oczywiście, że użyłam kleju na gorąco i materiał zewnętrzny, ten aksamit, który mi tu pasuje kolorystycznie, to też była taka wielka poszewka na poduszkę. I też nie używałam.
używana, bo mam teraz inne poszewki na dole, więc po prostu sobie leżała i czekała na wykorzystanie. No i super, takie rzeczy, jeśli są porządne, warto trzymać, no bo widzicie, przydała się. No i teraz mam do kompletu pufkę w identycznym prawie kolorze, co ta, którą zakupiłam. Zobaczcie, i teraz to nawet, słuchajcie, tego nie zszyłam, tylko właśnie nakleiłam to klejem na gorąco, skleiłam brzegi, podkleiłam to pod spód, również klej, wszystko to było robione klejem na gorąco. I wykończyłam to w taki sposób, żeby nie było widoczne. No i moi drodzy, później dopiero w ostatnim etapie, już po zrobieniu całej pufki, ten brzeżek, te łączenie tych dwóch materiałów, dwóch jakby tego, co było naokoło pufki, zszyłam takim ściekiem krytym, żeby to się mocniej trzymało, także to jest zszyte, ale dopiero na samym końcu. No i wykończyłam to, zobaczcie, bo tutaj kolejny krążek taki jakby otoczony materiałem jest. Krążek z takiej tektury twardej, z naklejonym materiałem, i podkleiłam go w taki sposób, żeby tych tutaj tego kleju, tego wszystkiego od spodu, co było, nie było widać, żeby to było ładnie zamaskowane. No i jest takim ładnym materiałem to wykończone. Tutaj na samym końcu, kiedy wykonałam tą pokrywkę z taką podwójną warstwą pianki, ona została jeszcze troszkę tutaj przycięta na brzegach, zobaczcie sobie na tych zdjęciach, które robiłam. No i na końcu to przepikowałam przez środek, od spodu jest też guzik, który zabezpiecza, żeby ta przez te kilka warstw tektury to nie zaczęło to wyrywać tej ozdoby tutaj. No i nakleiłam tą tutaj warstwę, że tak powiem, dodatkową, i wygląda to całkiem ładnie. I powiem Wam, że to jest bardzo twarde, naprawdę, bo to jest kilka warstw tektury sklejonych ze sobą, więc to wcale nie jest aż takie słabe, mimo że ta pufka jest wykonana z tektury i z plastikowego wiaderka, można na niej usiąść, to znaczy ja mogę usiąść, myślę, że jakby jakiś cięższy mężczyzna usiadł, to mogłoby się różnie skończyć, no bo jednak mimo wszystko to nie jest konstrukcja z drewna. Ale jest całkiem mocna, kiedy ja usiądę, to się nie zapada, nic się z tym nie dzieje, no ale ta pufka nie jest przeznaczona do siedzenia, tylko do chowania przedmiotów. No i ostatnim etapem pracy nad tą pufką, kochani, to... Aha, bo jeszcze chcę Wam pokazać, zobaczcie, ona jest bardzo lekka, no bo jest z takich materiałów, a nie innych. Od spodu również jest naklejony taki... właśnie taki krążek z materiałem, żeby to ładnie wykończyć. Coś tu się przyczepiło, ale to nic. No jest całkiem pojemny ten schowek. Na samym końcu, jak widzicie, przyczepiłam... tutaj taki chwościk, za dosłownie 8 zł na Allegro go zamówiłam, taki ozdobny chwost do zasłon, ale chciałam to ładnie wykończyć w tym miejscu tutaj, co widać, żeby nie było widać takiego tego brzydkiego marszczenia i połączenia między pufką a jej pokrywką. No i przyszyłam taki właśnie taką linkę ozdobną z chwościkiem, wydaje mi się, że to wygląda właśnie elegancko, dodaje takiego szyku. Także jest super rzecz. No i jak zauważyliście zapewne, ta pufka jest wyższa niż łóżko. Dlaczego? Bo to jest materac, który tymczasowo, dopóki jeszcze łóżko jest niezakupione, leży na ziemi. Ale będzie to dużo wyższe, bo samo łóżko będzie miało gdzieś 40 cm, więc to będzie wszystko wyżej. No i wtedy ta pufka będzie miała idealną wysokość, można na niej postawić spokojnie lampkę nocną. Ja już próbowałam taką lekką tackę z jakimś napojem, książki. Spokojnie wszystko tam można sobie na wierzchu jeszcze położyć. Także jestem zadowolona z efektu. Mam nadzieję, że Wam się też podoba. Naprawdę to nie jest żadna filozofia. Nie musicie umieć przybijać gwoździ, wycinać z pilśni, czy w ogóle operować drewnem. To wszystko jest zrobione bez użycia narzędzi, oprócz kleju na gorąco. Także zachęcam Was, jeżeli macie odpady i chcielibyście się wypróbować i zrobić coś takiego twórczego, coś eleganckiego z niczego w zasadzie, to droga wolna. To naprawdę nie jest tak trudne, jak się wydaje. Jeśli macie trochę cierpliwości i trochę wyobraźni, to na pewno się uda. Kolejnym elementem nowego wystroju do tych szafeczek, które Wam pokazywałam, takich wchodzących pod skos, w których zamierzam głównie eksponować buty, ale nie tylko, dokupiłam takie kosze, wiecie co, bo ten najniższy poziom w tych półkach, no nie będę tam układać butów. Pierwszy ze względu na koty,
koty czasem, jak się zestresują, potrafią coś opryskać, że tak powiem. To nie jest zbyt przyjemne, no ale rzadko się to zdarza, ale jednak się zdarza. No i nie chciałabym, żeby jakieś produkty, które są na tym niskim poziomie, się narażone były na to. No i dlatego zakupiłam takie kosze w Pepco. Zobaczcie, są takie zwykłe kosze z takiej jakby trawy z przodu. One są z takiego taniego, taniutkiego materiału tutaj jakby wyściółkowego. To są takie składane kosze. Za 10 zł, tutaj zobaczcie, jest cena, to jest metka od tych koszy. Niestety było tylko 6 tych koszy, więc musiałam sobie jakoś poradzić, mimo że mam 7 tych przegródek. Nie udało mi się zakupić więcej sztuk. No ale wiecie co, nie bardzo pasował mi kolor, bo zobaczcie tutaj na zdjęciach, kolor tych koszy jest taki trawiasty. Ja tutaj mam ciemne drewno i białe te meble i stwierdziłam, że kolejny jeszcze element w takiej dużej ilości w jeszcze kolejnym kolorze to nie jest dobry pomysł i stwierdziłam, że zrobię z nich taki styl shabby chic. No i właśnie pomalowałam po prostu te kosze, zobaczcie, to są zwykłą farbą akrylową pomalowane, możecie użyć farby do ściany. Ja miałam akurat taką artystyczną farbę akrylową w takiej dużej tubie, ale to jest to samo tak naprawdę. Po prostu pomalowałam to pędzlem, dosyć grubo, troszkę tak zostawiłam, żeby to był, żeby jednak ten efekt shabby chic został, żeby to nie było takie, taka jednolita powierzchnia bardzo. Chciałam, żeby trochę było widać, że to trawa jest jednak. No i dokleiłam do tego koronkę, bo to tak nie do końca podobają mi się te takie, tutaj na brzegu widać, że to jest pomalowane tak przecieranie farbą, ale tego już nie widać, jeżeli się patrzy na przód szafki. No to te wykończenia tutaj taką taśmą są brzydkie według mnie. Nie jest to tak pięknie wykończone, no w końcu są to tylko pojemniki za dyszkę. No i dlatego tutaj z przodu nakleiłam koronkę na te wszystkie właśnie pojemniczki. No i efekt jest całkiem fajny. Zobaczcie tutaj zdjęcie, które zrobiłam już całej szafeczce z wykończonymi tymi szufladkami. No i był jeszcze drugi rodzaj tych pojemników, trochę jaśniejszy. I te już zostawiłam niepomalowane, bo one mają tu więcej tej bieli. Są jaśniejsze i dlatego lepiej mi pasują według mnie. Ale jednak też wykończyłam je koronką, właśnie nakleiłam na gorąco, żeby jednak to tak troszkę bardziej elegancko wyglądało i no bardziej mi się to podoba. Po prostu nie są takie przaśne i takie w takim stylu, jakie były, a ja tutaj mam dosyć tak romantycznie według mnie w tej garderobie i dlatego wydaje mi się, że taki styl bardziej pasuje. Ciekawa jestem, co Wy myślicie na ten temat. Czy bardziej Wam się podobały te proste, takie zwykłe pojemniki, czy wykończone przeze mnie? No i kolejny element, który chcę Wam pokazać, to kosz. To jest kosz moich kotów. On był bardzo, bardzo brudny, stary i taki już do wyrzucenia. Właściwie on już stał do wyrzucenia, przygotowany w mojej takiej chatce narzędziowej. Ale stwierdziłam, że skoro mam materiały, które mogę wykorzystać i które tutaj do tego wnętrza mi pasują, to zrobię kotkom takie fajne, eleganckie posłanie. I po prostu obłożyłam materiałem cały kosz od spodu do od tyłu i ten materiał przyczepiłam też klejem na gorąco i przyszyłam po prostu od środka tutaj, a później jeszcze dodatkowym materiałem wyłożyłam kosz od wewnątrz i zrobiłam taką poduszkę, która jest po prostu poduszką owiniętą materiałem naokoło. Nawet to nie jest szyte, tylko tak leży z materiałem sobie, można to łatwo wyprać. No i taki koszyk zrobiłam, wygląda całkiem fajnie, ale jeszcze kotki w nim nie spały, bo to też jest nowa rzecz. Nowo zrobiona. Wygląda lepiej niż taki stary, brudny kosz, którego już się nie dało używać tak naprawdę. Kochani, no i co jeszcze? Zrobiłam jeszcze taką poduszkę. Miałam taką, kiedyś pokazywałam w holu sukienkę jedwabną z dziurami. Ja zamierzałam ją naprawiać, ale wiecie co? Stwierdziłam, że gra jest niewarta świeczki, bo tyle roboty byłoby z haftowaniem tej sukienki w tych dziurach, że po prostu no, czasowo i też nie chciało mi się tego robić. Stwierdziłam, że będzie inny pomysł i po prostu przerobiłam bardzo łatwy sposób tą ręcznie, zupełnie ręcznie, bez użycia maszyny, tą sukienkę w taką pufkę, w taką poduszeczkę. Jest bardzo fajna. Miałam resztę wypełnienia z takiej starej poduchy, nieużywanej też. No i po prostu tą sukienkę zszyłam tutaj, ściągnęłam ten materiał, przyszyłam takie ozdobne kamyczki. Z przodu też została ściągnięta. Troszkę ją musiałam tak, wiecie,
razem zszyć te środki, żeby to się naciągnęło. No i przyszłam tutaj z jednej strony perełki, także można ją używać tak lub tak. No i całkiem fajna, jedwabna poduszka, taka elegancka, tutaj do mojego studia jest. Kochani, będę Wam chciała jeszcze pokazać kilka rzeczy, które tutaj wykonałam, ale z czasem. Będę robić drugi program na ten temat, bo no wiadomo, wszystkiego naraz się nie da zrobić. Ja tu planuję jeszcze zrobić taką dużą pufę otomanę z opony, ale właśnie dopiero jestem w trakcie poszukiwania tej opony. Na razie jeszcze odpowiedniej nie znalazłam. Chciałabym z tego zrobić taką naprawdę piękną, aksamitną, już tym razem nie bordową, tylko jakąś jasną, może błękitną pufę, która będzie siedziskiem i będzie też tak pikowana. Także mam nadzieję, że to mi się uda niedługo zrobić i Wam to będę mogła pokazać. Druga rzecz to, jak mówiłam już w reportażu, szafeczka, taka stara szafka na książki. Zamierzam ją właśnie przerobić na witrynkę, na moje takie najlepsze buty i chcę zrobić taką glamour witrynkę ze śliczną klameczką, z takimi złotymi półkami, pomalowaną na biało. Mam nadzieję, że to będzie wyglądało przeuroczo i że to ładnie wyjdzie. Także jeszcze zastanawiam się, jak to wykończyć. Wydaje mi się, że użyję złotej okleiny oraz lub materiał, bo mam taką złotą lamę też, którą być może mi się też uda wykorzystać tutaj, żeby nie kupować następnych rzeczy, tylko zużyć to, co już mam. Ale to jest w trakcie dopiero wymyślania, także myślę, że za jakiś miesiąc, dwa uda mi się te dwie rzeczy zrobić i znowu Wam będę mogła pokazać. No tymczasem, jak chodzi o update na ten moment mojej garderoby, to już wszystko na dziś. Piszcie, co myślicie o tej pufce i w ogóle o tych wszystkich rzeczach, które tutaj robię, by urządzić moją garderobę. Jak się Wam to podoba? No jak widzicie, to nie jest łatwy teren, przez to, że są bardzo duże skosy w tym pokoju, to ani nie jest łatwo filmować, przez to, że światło jest z jednej strony i no i po prostu też przestrzeń jest bardzo specyficzna. No i nie jest też właśnie łatwo urządzić to, nie jest łatwo wykonać półki, czy jakieś nawet wieszaki zwykłe postawić. Ale mam nadzieję, że dobrze sobie radzę. Piszcie, jak się Wam podoba i czy podobają się Wam te wszystkie pomysły, czy któryś chcecie może wykorzystać u siebie. Aha, i oczywiście proszę Was bardzo o subskrypcję, o polubienia, o wciśnięcie sobie przycisk powiadomień, to będziecie dostawać wiadomości o nowych filmach i piszcie, czy chcecie drugi odcinek z mojej garderoby, jeżeli już zrobię te moje jeszcze kolejne nowe rzeczy, DIY. No i w ogóle, kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć! Pozdrawiam Bok.